bardzo dużo milionerów, czy nawet w tym przypadku już miliarderów, rozpoczynało swoją taką karierę zawodową od takich przyziemnych prac, tak? Czy tutaj mamy właśnie dostawca pizzy, czy to mamy te osoby, które pracowały na zmywaku. W pewnym momencie, jak zauważył, że oni chodzą na tą siłownię, pokazują to, on sam jest takim odbiorcą tego kontentu i robi fajne produkty, to pomyślał, okej, no to zróbmy tak, że ja im wyślę te produkty w ramach takiego prezentu, w ramach podziękowania, w ramach, nazwijmy to, takiego docenienia ich kontentu na tam na Instagramie czy na YouTube. Było przejęte przez firmę inwestującą właśnie w ten projekt, co dało szacowaną wartość na poziomie miliarda funtów. Cześć, witaj, ja nazywam się Dawid Jakubowski, to jest kanał EcomWay, czyli My Way of E-commerce. Dzisiejszym materiałem rozpoczynamy nową serię na kanale, czyli Legendy E-commerce. Nowa seria, gdzie chciałbym Ci pokazać różne ciekawe postaci właśnie z branży e-commerce, marketingu internetowego czy biznesu online, tak żeby Cię zainspirować, pokazać Ci różne ciekawe historie i pokazać tak naprawdę, jak normalni ludzie, tacy jak ja czy Ty, zaczynając gdzieś tam na przysłowiowym zmywaku, dochodziły do milionowych biznesów. Także bardzo serdecznie zapraszam Cię na ten materiał oraz na wszystkie kolejne z tej właśnie serii. A na tapetę dzisiaj bierzemy Bena Francisa, czyli założyciela marki Gymshark. Chłopaka z Wielkiej Brytanii, który w wieku 19 lat rozpoczął właśnie swoją karierę z biznesem internetowym, założył markę Gymshark, która jest aktualnie wyceniana na ponad miliard funtów. A co ciekawe, pierwszą jego pracą było dostarczanie pizzy w Pizza Hut. Także wydaje mi się, że całkiem ciekawa historia na początek, także daj mi oczywiście znać w komentarzach, czy Ci się podoba taka seria, czy chciałbyś więcej odcinków z tego typu materiałami. No i oczywiście zasugeruj, kogo warto byłoby omówić, jaką historię pokazać w kolejnych właśnie odcinkach z tej serii. Także serdecznie zapraszam do materiału. Okej, rozpocznijmy sobie tutaj od takich twardych danych. Ben Francis, urodzony 4 czerwca 1992 roku, czyli aktualnie ma 31 lat. Całkiem młody chłopak, jeśli chodzi o jego karierę i to, jak już dużo udało mu się osiągnąć w tak młodym wieku. Notabene był na liście Forbesa poniżej 30, także bardzo tutaj został wyróżniony między innymi przez tą prestiżową gazetę. Urodzony w Wielkiej Brytanii, niedaleko Birmingham. Tutaj sobie wpisałem taką ciekawostkę, sobie w szkole interesowała go tylko informatyka. Ben niezbyt chętnie się uczył w szkole średniej, nie interesowały go jakieś takie przedmioty typu matematyka, fizyka i tak dalej. Natomiast był całkiem dobry w informatyce i często powtarzał, że informatyka jest dla niego ciekawa tylko dlatego, że ma ona realne zastosowanie. Może to, czego się nauczył właśnie na informatyce, może przełożyć na swoje życie, a pozostałych przedmiotach całkowicie nie widział sensu i te przedmioty w ogóle mu nie leżały. Także ciekawa tutaj zależność właśnie, która będzie potem skutkowała na jego karierze, ale do tego za chwileczkę przejdziemy. Zainteresowania. Siłownia i sport. Ben Francis był bardzo dużym fanem właśnie kulturystyki, siłowni i od młodych lat zaczynał właśnie swoją taką przygodę z tymi sportami, także to też ma duże znaczenie. No i pierwsza praca tutaj taka jako w formie ciekawostki, dostawca pizzy w Pizza Hut, także bardzo dużo osób, bardzo dużo milionerów, czy nawet w tym przypadku już miliarderów rozpoczynało swoją taką karierę zawodową od takich przyziemnych prac, tak? Czy tutaj mamy właśnie dostawca pizzy, czy to mamy te osoby, które pracowały na zmywaku. No ja też gdzieś tutaj tę moją historię zaczynałem od pracy na zmywaku, czy wiele różnych osób właśnie, które aktualnie prowadzą biznesy, też na samym początku w ten sposób zarabiały. Także jeśli Ty jesteś aktualnie na takim etapie, że musisz pracować na godzinę i za na przykład jakąś tam najniższą krajową, pracując fizycznie, to absolutnie się nie przejmuj. Wszystko to, co wydarzy się dalej w Twoim życiu, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Także dużo osób w ten sposób właśnie zaczynało. No i jeśli chodzi o studia, to studiował on międzynarodowy biznes i zarządzanie na Uniwersytecie Aston, co wielokrotnie też powtarzał później w wywiadach, że same te studia dużo mu dały w rozwoju firmy. Właśnie te studia, które no de facto międzynarodowy biznes i zarządzanie, no to tutaj akurat idealnie się wstrzelił, jeśli chodzi właśnie o swoją karierę zawodową. Natomiast tak czy inaczej rzucił te studia po to, żeby prowadzić dalej Gymshark. Dlatego również za chwileczkę dojdziemy. I tutaj, tak jak Ci wspomniałem przed chwileczką, bardzo często jest tak, że osoby, biznesmeni, przedsiębiorcy, którzy prowadzą aktualnie bardzo dobre firmy i zarabiają ogromne pieniądze, zaczynały od jakichś nietypowych rzeczy albo gdzieś tam szukały tej swojej drogi, miały często wiele różnych biznesów na samym początku. Ja również, zanim otworzyłem swój pierwszy sklep internetowy, miałem dużo różnych ciekawych, nazwijmy to, przygód biznesowych po drodze, które totalnie nie wypaliły, ale dawały mi jakieś właśnie takie doświadczenie, czy jakieś takie pojęcie, jak pewne rzeczy działają i na czym się zarabia, gdzie ten biznes otwierać, jak ten model biznesowy w ogóle ukształtować. Także pierwsze tutaj biznesy, jeśli chodzi o Bena Francisa,
to zaczynał on od stron internetowych. Lubił informatykę, czuł się w tym dobrze, więc jako nastolatek zaczął po prostu tworzyć strony internetowe, w ten sposób zarabiać dla jakichś lokalnych firm, po prostu stworzył takie strony i po prostu zarabia w ten sposób pieniądze. A jego taki pierwszy, nazwijmy to prawdziwy biznes, to była sprzedaż tablic rejestracyjnych. O ile na przykład w Polsce można sobie pójść do Wydziału Komunikacji i zrobić sobie personalizowane tablice rejestracyjne, no to w Wielkiej Brytanii z tego co wnioskuję wygląda to troszeczkę inaczej, bo można było po prostu sobie takie tablice kupić na tej stronie internetowej i właśnie Ben w ten sposób na początku handlował tymi tablicami na tej stronie i to był jego pierwszy taki, nazwijmy to prawdziwy biznes, na którym mógł coś zarobić. Kolejne biznesy to były aplikacje na telefon, a konkretnie iPhysics oraz Fatlos ABS, czyli takie aplikacje właśnie typowo związane z fitnessem, ze sportem, z kulturystyką. I tutaj już widzimy takie ciekawe połączenie z tym, że właśnie Ben bardzo lubił informatykę, bardzo lubił właśnie te rzeczy związane z komputerami, z internetem, z takim, nazwijmy to, nowoczesnymi technologiami. A drugą rzeczą była właśnie ta zajawka, to zainteresowanie, ta pasja do sportu i do ćwiczenia na siłowni, czyli właśnie do tej takiej kulturystyki. I połączył właśnie te swoje dwa zainteresowania, no i tutaj te kolejne biznesy to były właśnie aplikacje na telefon. Zarówno jak i na tym pierwszym biznesie, jak i na tych aplikacjach nie zarobił jakichś ogromnych pieniędzy, natomiast były to jakieś tam pierwsze kroki w biznesie, więc już mógł jakieś doświadczenie zdobyć i jakieś pieniążki odłożyć na kolejne poczynania. No i tutaj mieliśmy następny biznes Bena, czyli społeczność online fitness. Mówił, że na początku było to naprawdę fajne przedsięwzięcie, dużo osób gdzieś tam na tej społeczności, na takim forum internetowym się zaczęło gromadzić, natomiast no nie był w stanie z tego monetyzować, więc finalnie porzucił ten projekt i założył Gymsharka, czyli właśnie tę markę, którą wszyscy teraz znamy, która jest jedna z największych tak naprawdę jeśli chodzi o akcesoria, jeśli chodzi o stroje sportowe, a szczególnie jeśli chodzi o stroje na siłownię i do fitnessu. I mamy tak, początek Gymshark 2012 rok, czyli 11 lat temu. I chciałbym tutaj Ci pokazać w ogóle, jak te pierwsze 6 lat tej marki, tej firmy wyglądały pod względem przychodów. Już po roku czasu, tak jak widzisz, 2013 rok, 500 tysięcy dolarów. Oczywiście tutaj niektóre tabele pokazują dolary, niektóre tabele pokazują funty. Oczywiście Ben jest Brytyjczykiem i swoje firmy na początku miał w Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj możemy to również pokazywać w dolarach. 2014 rok 5 milionów, 15, 11 milionów aż do 2018 roku, gdzie przekroczył magiczną barierę 100 milionów przechodów rocznie. Także tak jak widzisz, bardzo, ale to bardzo szybko rozwijająca się firma. Nawet Gymshark w 2016 roku dostał nagrodę najszybciej rozwijającej się firmy w Wielkiej Brytanii. Także no, strzał w dziesiątkę, można by powiedzieć. Naprawdę ciekawy projekt i niesamowite jest to, jak to wszystko się zaczęło, a dokładnie tą historię Ci za sekundkę przedstawię. Więc mamy początki Gymsharku. Jak to wszystko wyglądało, jak się to rozpoczęło. I teraz w ogóle to jest niesamowite, bo robiąc research do tego materiału, czytając o tym, czym się Ben dokładnie zajmował, jak to wszystko wyglądało, ja nie wiedziałem o tym, że on w ten sposób zaczynał i jak to zobaczyłem, to naprawdę byłem zaskoczony. A mianowicie pierwszy w ogóle zamysł, jeśli chodzi o markę Gymshark, to był dropshipping suplementów. I tutaj też Ci pokażę teraz na ekranie urywek tego, jak Ben opowiada o tym. Znalazłem gdzieś tam na YouTubie sprzed 6 albo 7 lat filmik, kiedy właśnie Ben opowiada o tym, jak wyglądały te początki Gymsharka, tak żebyś miał 100% pewności, że to, co mówię teraz, jest prawdą. Now, we couldn't afford to stop because we had no money. So the solution that I thought up was to have every single supplement you can ever imagine on the website, and we didn't stock any of them. And what I did was, when people would order off the website, it would automatically trigger another retailer to drop ship the supplement to them, and we just add a small margin to it. And I think it took about 2 months to get our first sale. And we've done a lot of world tours, and we met a lot of people at expos and stuff, and a lot of people asked me advice on starting a business. And I think the key thing that I would say, based on the way that we started Gymshark, is that you have to be creative with both the front end of your business and the back end. Because if we weren't creative enough to think of the dropshipping solution for the back end of the business, then Gymshark wouldn't exist at all. So it's from doing this that we earn enough money to be able to stock other people's brands of clothing. Także tak jak przed chwilą słyszałeś, Ben chciał zacząć jakąś działalność związaną właśnie z tymi swoimi niszami, czyli z tym sportem, z internetem, z kulturystyką i rozpoczął właśnie sprzedaż internetową. Natomiast nie miał zbyt dużo oszczędności. Tak, zazwyczaj właśnie jak chcemy otworzyć sklep internetowy, no to potrzebujemy
potrzebujemy dużego kapitału, żeby zamówić ten towar do siebie, gdzieś tam na magazyn i to wszystko po prostu zapłacić z góry. Ben oczywiście jako nastolatek nie miał takich pieniędzy, żeby się zastokować, więc wymyślił po prostu w tym momencie, wtedy to kiedy w 2012 roku, to nawet nie wiem, czy takie określenie istniało w takim ogólnym pojęciu, wymyślił, że będzie on sprzedawał suplementy, no bo to była taka pierwsza myśl, jeśli chodzi właśnie o kulturystykę i o tego typu nisze, że będzie on sprzedawał suplementy na tym swoim sklepie internetowym, natomiast znajdzie inne hurtownie, które mają te produkty, mają te suplementy, on je doda na swój sklep internetowy i będzie w ten sposób, że tak powiem, pośredniczył w tej transakcji, będzie sprzedawał na swoim sklepie, a jak ktoś kupi, to wtedy dopiero zamawiał to u tych hurtowników. I notabene zaczął w ten sposób właśnie zarabiać na samym początku pierwsze pieniądze i po jakimś czasie zauważył, że jest taka, nazwijmy to, luka w niszy, jest taki brak produktów, jeśli chodzi o ciuchy na siłownię. Mamy takie marki jak Adidas, Reebok, Nike, czy nawet Under Armour. Natomiast w tamtych czasach, ja też pamiętam, że naprawdę było ciężko kupić takie fajne ciuchy na siłownię. Z tego powodu, że na przykład Adidas czy Nike miałyby takie bardzo basicowe te wszystkie ciuchy. Po prostu można było kupić sobie dres, można było sobie kupić koszulkę taką sportową. Natomiast nie było to, można tak powiedzieć, sfokusowane na kulturystyce. Nie było to dopasowane. Nie były to ciuchy, które podkreślały na przykład właśnie tą muskulaturę, czy na przykład leginsy, które by gdzieś tam u kobiet podkreślały te kształty i żeby to było faktycznie takie ciekawe. Więc co zrobił Ben? Zainwestował wszystkie pieniądze, które miał w maszynę do szycia i zaczęli robić tak zwane tank topy, tutaj napisałem tank topy dla gym freaków, właśnie z tego powodu, że takie dosyć charakterystyczne ubrania, czyli właśnie te tank topy, były produkowane przez Gymshark na samym początku. Były one charakterystyczne, ponieważ bardzo mocno podkreślały tę muskulaturę. Osoby, które gdzieś tam ćwiczyły, chciały się pokazać, bardzo polubiły tego typu produkty, więc idealnie Ben w tym momencie się wstrzelił w swoją niszę, natomiast nie robił on po prostu ubrań sportowych, tylko robił on ubrania dla tych właśnie gym freaków, dla tych ludzi, którzy lubili siłownię, lubili ćwiczyć i chcieli po prostu dobrze wyglądać właśnie na siłowni, czy nawet poza nią w tych ubraniach sportowych. Także znaleźć taki produkt, który rozwiązuje problem, tak, który jest związany z jakąś zaangażowaną niszą, który robi jakiś efekt wow, który rozwiązuje właśnie ten problem, to jest właśnie ten core, o którym ja zawsze mówię, czy tutaj na kanale, czy w moim kursie odnośnie e-commerce. Także tutaj Ben naprawdę idealnie się w to wstrzelił, kupił te maszyny i zaczęli produkować te właśnie tanktopy i zaczęli w ten sposób zarabiać. Sam Ben opowiada, że bardzo to był ciężki, intensywny czas, ponieważ oni musieli obsługiwać tą stronę internetową, musieli szyć te produkty, pakować to wszystko. W tym samym czasie jeszcze Ben pracował jako dostawca pizzy, jeszcze studiował zarządzanie i biznes międzynarodowy. Także naprawdę tutaj można zobaczyć, że jeśli ktoś naprawdę ma zajawkę, ktoś ma chęci i chce coś działać, chce coś fajnego zrobić w życiu, to naprawdę znajdzie czas, żeby to zrobić. I tutaj praca, czy studia, czy jakieś inne obowiązki, naprawdę to są tylko wymówki. I jeśli ktoś ma zajawkę, ktoś ma taką naprawdę chęć, taki hustling, iskrę, taki nawet ogień w sobie, żeby coś ciekawego stworzyć, to wtedy wydaje mi się, że wszystkie jakieś przeciwności można po prostu pokonać. Co ciekawe, influencer marketing. Wypisałem taki punkt z tego powodu, że w tamtym momencie, tak samo jak Ci mówiłem przed chwileczką, samo określenie dropshippingu prawdopodobnie jeszcze nie istniało, to tak samo określenie influencer marketingu też wtedy jeszcze nie istniało. To było całkowite Eldorado, jeśli chodzi o biznes internetowy i wydaje mi się, że Ben Francis był jednym z takich prekursorów, jeśli chodzi właśnie o ten influencer marketing, ponieważ co on opowiadał, że lubił tą siłownię, lubił chodzić na siłownię, interesowała go ta kulturystyka, on sam oglądał różnych, nazwijmy to, influencerów, czy to na Instagramie, czy to na YouTubie i w pewnym momencie, jak zauważył, że oni chodzą na tą siłownię, pokazują to, on sam jest takim odbiorcą tego kontentu i robi fajne produkty, to pomyślał, okej, no to zróbmy tak, że ja im wyślę te produkty w ramach takiego prezentu, w ramach podziękowania, w ramach, nazwijmy to, takiego docenienia ich kontentu na Instagramie czy na YouTubie. I co się okazało? Właśnie w ten sposób powstał influencer marketing, takim ogólnym tego typu znaczeniu, ponieważ te osoby, które były wtedy, nazwijmy to, takimi topowymi jakimiś zawodnikami, kulturystami, czy po prostu influencerami, takimi fitness, szczególnie jeszcze w Wielkiej Brytanii to było dosyć mocno rozwinięte, zaczęli chodzić w tych ubraniach, zaczęli postować te ubrania na swoich social mediach i te produkty zaczęły się sprzedawać coraz lepiej i coraz lepiej, więc te zastosowanie tego influencer marketingu tutaj było takim ogromnym kopniakiem dla Bena Francisa i jego marki, kiedy jeszcze tak naprawdę nikt tego nie robił i było to w jakiś sposób dla niego naturalne. Wiele innych marek w tym samym czasie robiło podobne rzeczy, natomiast to on, można powiedzieć, był w jakiś sposób tego prekursorem. Tutaj akurat ten Gymshark mocno na tym zyskał. I tutaj wypisałem targi
Fitness Body Power w 2013 roku, ponieważ sam Ben Francis określa to jako taki moment przełomowy w marce, ponieważ byli na tych takich targach właśnie Body Power rok wcześniej, czyli w 2012 roku, jak utworzyli markę, i Ben opowiada, że mieli jakby taką ogromną potrzebę, żeby się tam wystawiać, że czuli, że to jest naprawdę ich miejsce, że tutaj powinni się pojawić. Już ten influencer marketing zaczynał działać, więc postanowili w kolejnym roku, czyli właśnie w tym 2013 roku, wystawić się na tych targach ze swoim pierwszym dresem Gymsharka, ze swoimi produktami. Zaprosili tych wszystkich influencerów, do których wcześniej wysyłali te produkty, żeby przyszli, po prostu przyszli do ich stanowiska, żeby promowali Gymsharka, żeby stworzyć jakąś taką fajną społeczność i żeby zacząć działać właśnie z tą marką. Oczywiście w tamtych czasach tego typu promocje nie były normą, więc ci influencerzy po prostu mówili: okej, fajnie, możemy podjechać, możemy gdzieś tam się pokazać, się pogadać z ludźmi, fajna inicjatywa. Był ogromny boom. Można to określić naprawdę, że te targi totalnie zmieniły Gymsharka i wystrzeliły w kosmos, ponieważ 30 minut po zakończonych targach na Gymsharku zanotowali sprzedaż na poziomie 40 tysięcy funtów w 30 minut. W tym momencie sam Ben opowiada, że to było taki life changing moment, że wiedział, że stworzyli coś niesamowitego i że to ma ogromny potencjał. Rzucił studia, odważna decyzja, rzucił pracę, już przestał dowozić pizzę dla Pizza Hut i postanowił pójść full time w właśnie Gymshark, żeby tworzyć tą markę i żeby to rozwijać. Kolejne miesiące to były wyniki typu 40 tysięcy funtów dziennie. Także tak jak widzisz, dobra decyzja, dobry moment, żeby gdzieś tam przejść z tego dowożenia pizzy na prowadzenie własnej marki. I tutaj też chciałem podkreślić ten punkt oddanie pozycji CEO, ponieważ Ben w 2015 roku, tak jak widziałeś przed chwileczką na slajdzie, przekroczył barierę 10 milionów dolarów przychodu i postanowił odejść. Ale nie odejść z firmy, nie odejść, nie wiem, sprzedać firmę i po prostu pojechać na Bahamy, pić drinki z panenką, tylko oddać pozycję CEO. Zrozumiał wtedy, że pomimo tego, że jest on założycielem, że on tą wizję stworzył, że on to rozwinął do takiego poziomu, że nie jest najlepszą osobą do tego, żeby zarządzać tak dużą już firmą, tak? No 10 milionów przychodów w rok, jeszcze w tamtych czasach to naprawdę już była fajnie prosperująca firma, więc oddał on pozycję CEO dla bardziej doświadczonego prezesa i został po prostu marketing director, czyli zarządzał jakby dalej tym marketingiem, tym rozwojem właśnie, jeśli chodzi o social media, o influencerów, o tą społeczność, o to jakby dbanie o ten wizerunek tej marki. Natomiast już takie bardziej sprawy logistyczne, backend, finanse, tego typu rzeczy już zaczęła się jakby tym zajmować bardziej doświadczona osoba. I tutaj ogromne brawa dla Bena, ponieważ wiele osób w tak młodym wieku z takimi pieniędzmi by miały podejście: jestem królem życia, milionerem, mogę wszystko i w ogóle klękajcie narody, bo ja zarobiłem tam 10 milionów. Naprawdę ogromny szacunek dla niego za takie podejście, ponieważ dzięki temu, że właśnie oddał te stery dla osoby, która miała większe doświadczenie, notabene prezesa Reeboka z tamtego czasu, pozwoliło, że Gymshark tak fajnie się rozwinął i teraz no, jest jedną z największych firm w tej niszy na świecie. Teraz kontynuując historię, zerknij sobie proszę tutaj na wykres, gdzie mamy właśnie 2017 rok, 40 milionów funtów, akurat w tym przypadku przychodu, aż do rekordowego roku, czyli 2021, gdzie mieliśmy 437 milionów funtów przychodu. 2022 rok był to pierwszy rok, kiedy był mniejszy przychód zanotowany niż w roku poprzednim, natomiast wciąż jest to naprawdę rewelacyjny wynik i naprawdę aż się nie mieści w głowie, że tego typu marka mogła zostać powołana do życia gdzieś w garażu przez zwykłego chłopaka z Wielkiej Brytanii, z jakiejś małej mieściny, która jest aktualnie warta ponad miliard funtów. Teraz chciałbym Ci pokazać właśnie jeszcze parę rzeczy odnośnie samego Gymsharka i jak to wygląda aktualnie. Ponad 900 pracowników, którzy pracują full time nad tym projektem. Biura w UK, USA, Hongkongu czy nawet na Mauritiusie. To akurat na Mauritius podejrzewam, że jest z powodu jakichś podatkowych korzyści. 350 milionów funtów przychodu w 2022 roku, co przed chwileczką Ci pokazałem na wykresie. Wartość firmy w 2020 roku, kiedy 21% zostało przejęte przez firmę inwestującą właśnie w ten projekt, co dało szacowaną wartość na poziomie miliarda funtów. Aktualnie sam Gymshark jest już warty troszeczkę więcej, coś około 1,3-1,4 miliarda funtów, co również Bena Francisa jako największego udziałowca tej marki czyni miliarderem, tak? W wieku 31 lat. Ja jestem pełen podziwu. Nie wiem jak Ty, jeśli Ciebie ta historia nie inspiruje, jeśli nie otwiera Ci oczy, jak niesamowite rzeczy można robić aktualnie w tak krótkim czasie, to już nawet nie wiem, co może Cię zainspirować. Daj mi znać w komentarzu oczywiście, czy ta historia Cię zainspirowała. Idąc dalej,
Ben Francis jako CEO, Ben Francis w 2015 roku oddał tą pozycję CEO, żeby uczyć się od bardziej doświadczonych kolegów, którzy właśnie gdzieś tam przejęli tą funkcję CEO, czy dyrektorów finansowych, czy dyrektorów operacyjnych. Natomiast w 2021 roku jako już miliarder, jako już starszy facet stwierdził, że już na tyle zdobył doświadczenia, na tyle przez te lata nabrał umiejętności, że może pełnić dalej funkcję tego CEO i dbać o ten rozwój marki przez kolejne lata. I tutaj ciekawostka, sam Gymshark zawsze był sklepem internetowym i tylko i wyłącznie internetowym, nie mieli oni żadnych lokalizacji, nie mieli oni żadnych sklepów, gdzie można było przyjść i sobie przymierzyć te ciuchy, co jeszcze 5-10 lat temu mogło się totalnie nie mieścić w głowie, natomiast w dzisiejszych czasach jest to totalnie zrozumiałe. Pokażę Ci tutaj też gdzieś na ekranie jakieś zdjęcia z tego sklepu, ponieważ akurat tak się zdarzyło, że będąc ostatni raz w Londynie, miałem okazję zerknąć do tego sklepu. I teraz wnioski, ponieważ co tak naprawdę można wyciągnąć z tej całej historii dla siebie i co można zaimplementować do swojego życia, tak żeby gdzieś tam lepsze wyniki osiągać w swoich biznesach. Pierwsza rzecz, jaką chciałem tutaj wypisać, to jest właśnie dropshipping jest świetny na start do testowania i do pozyskiwania kapitału. To, co mówię wielokrotnie na tym kanale, czy właśnie to, co Ben Francis tutaj udowodnił, to jest to, że sam dropshipping nie jest takim modelem biznesowym, który warto rozwijać przez, nie wiem, 5-10 lat. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy kapitału i chcemy coś przetestować, zobaczyć, jak to wygląda i potem ewentualnie właśnie ten kapitał zdobyć i potem to zreinwestować i pójść gdzieś dalej, no to wtedy faktycznie jest to idealny pomysł według mnie i tutaj na tym przykładzie też to dobrze to widać, że po prostu to fajnie działa. Kolejna sprawa, łączenie zainteresowań z umiejętnościami. I tutaj fajnie też widać, gdzie zauważył, w czym jest mocny, tak? Wiedział, że jest dobry w informatyce, że to go interesuje, że na tym można zarabiać, więc zaczął działać właśnie w tym temacie, zaczął działać z tymi stronami internetowymi, tutaj jakieś aplikacje, tu jakieś strony internetowe, tu sklep online. Po prostu wiedział, że to jest jego mocna strona, więc zaczął on wykorzystywać tą swoją mocną stronę. To jest kluczowe, żeby po prostu w młodym wieku zauważyć w ogóle, co nas interesuje i w czym jesteśmy dobrzy, bo czasami jest tak, że uczymy się gdzieś w szkole, w liceum, w gimnazjum, potem idziemy na studia, ale de facto gdzieś tak krążymy, nie wiemy w ogóle, w co w ręce włożyć. Natomiast zlokalizowanie tych swoich pasji, tych swoich zainteresowań w tym, czym jesteśmy dobrzy, naprawdę jest tutaj kluczowe i może po prostu potem to przemienić się w coś naprawdę ciekawego. Ja też nie jestem z ogromnym fanem takiego zamienienia swojego hobby na pracę, bo przykładowo, jeśli ktoś uwielbia jeździć konno i nagle stwierdzi, ok, no to ja założę stadninę koni i będę uczył, jak jeździć konno, no to notabene zaczynasz tak dużo i tak ciężko pracować wokół tej stadniny, że de facto tracisz te pasje i te hobby do tej jazdy. I tutaj tak samo Ben wielokrotnie też wspomina w wywiadach, że gdzieś tam już po pewnym momencie, jak już zaczął tak bardzo angażować się w rozwój firmy, że ta siłownia zaczęła gdzieś tam schodzić na ten boczny tor, więc samo takie łączenie zainteresowań ze swoimi umiejętnościami i jakby pójście w tym kierunku jest jak najbardziej super, natomiast zawsze musimy mieć z tyłu głowy, że po prostu jak zaczynamy coś robić na pełny etat, zaczynać to monetyzować, to może się tak zdarzyć, że po prostu gdzieś ta pasja zacznie troszeczkę gasnąć i zaczniemy gdzieś tam się skupiać bardziej na tym biznesie. Kolejna sprawa, należy znaleźć niszę. Też wielokrotnie o tym wspominałem i wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym momencie, ponieważ gdyby Ben zaczął tworzyć po prostu ubrania sportowe, no i zwyczajnie w świecie stwierdził, bo okej, super, ubrania sportowe są fajne, będą się sprzedawać, dobra nisza, zaczynamy w tym działać, to byłoby to zbyt ogólny produkt, byłoby to zbyt szeroko. Zacząłby on konkurować właśnie z Adidasem, z Reebokiem, z Under Armour, natomiast on zaczął targetować po prostu osoby, które chodziły na siłownię. Gymshark, tak? Czyli rekin siłowni. I dzięki temu, że tak właśnie zawężył to swoje podejście i zawężył tą grupę odbiorców, to zaczął on być po prostu w swojej niszy najlepszy, bo nie było tam nikogo innego. Więc automatycznie zaczęła się tworzyć społeczność wokół tej siłowni, wokół tej niszy właśnie z jednej strony sportu, ale bardziej sfokusowanej właśnie na siłowni i na fitnessie, na bodybuilding. I dzięki temu właśnie to miało tak duże zainteresowanie. Kolejny wniosek, jaki tutaj chciałbym pokazać, to jest trendy w marketingu, czyli właśnie to, że Ben zauważył, że pozyskiwanie tych influencerów i tworzenie tej społeczności wraz z tymi wpływowymi osobami w social mediach jest kluczowe dla rozwoju marki i poszedł on w to all in, tak? Czyli po prostu zaczął nawiązywać jak najwięcej współprac z nowymi osobami, zaczął gdzieś tam poszerzać te swoje zasięgi, dorzucając, czy tam nawiązując nowe współprace z kolejnymi właśnie takimi osobami. Także rozpoznanie takiego momentu, w którym aktualnie jesteśmy i jaki rodzaj marketingu dobrze działa, naprawdę jest tutaj bardzo kluczowe, bo o ile na przykład coś działało świetnie właśnie w 2015 roku, to w 2023 może już działać coś całkowicie innego, więc musimy też zawsze być elastyczni i widzieć to, jak rynek reaguje i zmieniać się z tym rynkiem, czyli właśnie wiedzieć, co się dzieje, analizować to, z czego mamy, jaki performance i po prostu stawiać potem na tego konia, który najwięcej nam przywozi.
Kolejny punkt, za który tak naprawdę najbardziej chyba szanuję Bena Francisa, to jest właśnie pokora i oddanie sterów. W momencie, kiedy zauważył, że już ten marka tak szybko się rozwija, że potrzebuje on pomocy i że lepiej będzie oddać tę pozycję CEO do kogoś z większym doświadczeniem, to naprawdę ogromne chapeau za to, bo w jego wieku z takimi pieniędzmi mogło to się naprawdę skończyć różnie i wydaje mi się, że wiele razy gdzieś tam słyszeliśmy o takich historiach, że komuś po prostu, mówiąc przysłowiowo, palma odbiła. Natomiast odnośnie właśnie tej palmy i tego, jak te pieniądze gdzieś tam zmieniają ludzi, to mówiłem też już w przednim materiale, także serdecznie się zapraszam, jeśli jeszcze tego filmu nie widziałeś. Także takie by były wnioski z tej historii. Daj mi proszę znać w komentarzach, czy podobał Ci się ten odcinek, czy chciałbyś więcej takich materiałów z serii Legendy e-commerce. Jeśli tak, to daj mi znać, kogo powinienem przedstawić w kolejnych materiałach. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję pięknie i oczywiście zapraszam na kolejny. Trzymajcie się. Hej, hej.